kolejnym odcinku Asesyna. Właśnie zaczynamy sobie od cumowania. Zaraz pokażę Wam na mapce, gdzie jesteśmy. Popatrzcie. Jesteśmy zupełnie na południu w Messarze. Wybieramy się na polowanie na byka. Wiecie, żebym ja pamiętała, jak to się... Pod X-em był konik, dobra. Spróbujemy sobie oczywiście tego byka upolować. Triumf Tezeusza, dobra. Najpierw synchronizujemy punkt. Standardowo. Nie brzmi, gdzie jest synchronizacja. Czy ona jest gdzieś tu? Na słupie? Let's go. Przepraszam. Przepraszam. Sprawdźmy. Aha, jedna była na brzegu. Dobra, to wróćmy. To będzie pewnie tutaj na tej figurze. Wybaczcie mi również mój głos, ale jestem aktualnie mocno przeziębiona. A jednak chciałabym ten czas wykorzystać na to, żeby dostarczyć Wam jakichś materiałów, których dawno nie było. A Asesyna, jakby nie patrzeć, nie było już dosyć długo. Dobrze, zaraz sobie tu zobaczymy. Okej. Okay. Koniu, nie uciekaj. Ela, idziemy dalej. Ja mam nadzieję, że to jednak był nasz koń. Mamy 140 metrów do następnej synchronizacji i też sobie ją zrobimy. Czyżby miała być tu na szczycie? Chyba tak. Skakuj na samą górę. Mamy to, słuchajcie. Mamy drugą synchronizację, także mapka będzie zaznaczona. Ja znowu mogłabym się rozpuszczać nad tym, jak prezentuje się ta miejscówka. A jak zobaczycie tu te budynki, zaraz Wam pokażę, o które mi dokładnie chodzi. Dokładnie te przed nami. Dla ludzi, którzy grali w Zeus Pan Olimpu, w grze, w której należało rozbudować miasto, dokładnie tak wyglądały te chatki, słuchajcie, na drugim poziomie rozwoju wyglądały dokładnie tak. Dobra. Siadaj na kunia z powrotem. Vamos, let's go! O, dobrze. I lecimy na spotkanie z bykiem. Boże, myślałam, że taki szkielet się tepie. W sensie telepietwu. Aż się boję, że znowu dostaniemy w tiry. To nie powinnam się bać, tylko to jest oczywiste, więc... To jeszcze pozbieramy sobie... O! Drewno. Przy okazji. Teraz będzie ciemno. To 90 metrów. Tu mam jakieś kaktusy. Zobaczcie w ogóle, jaka piaszczysta jest ta miejscówka. Tu jest. Dobra. Jest i on. Jest i on. Byczek. Ojciec Minotaura, podobno. Wow, nieźle. Move. Dobra, zejdź.
Oczywiście arena taka, że nie będziemy w stanie nigdzie się wspiąć. I do niego postrzelać na przykład. Pytanie brzmi, czy ten zwierzak pójdzie z nami. Jakie mamy... Czekajcie. Zróbmy sobie strzały. Sobie pobiegam. O, shit! Okej. Desynchronizacja. Okej! Szybko poszło! O nie, zapomniałam zapisać grę. Kiedy nam się zrobił ostatni zapis, mam nadzieję, że przy zejściu tu na dół. Dramat, dramat. Dobra, faktycznie jest tutaj. Ja sobie tak dla pewności sama tą grę tutaj nadpiszę. Wow, ostatnio 9 grudnia, a patrzcie. Jest luty. Dobra, zróbmy sobie te... strzały. Co my tu w ogóle mamy? I rozumiem, że nasz misiek się nie wybiera. Jeszcze jeden. Dobra, i lecimy. Zmieniamy sposób, taktykę broni. A jest nasz misiek. Seria? Nie ma sensu, słuchajcie. Ja nie mam nawet jak... Halo. Ja cię pozdrawiam, masakra. Dawaj. No, wstawaj. Wow, udało się, słuchajcie, udało się. A, jak się cieszę, no nie macie pojęcia. Uff. Wow, ale byłam spięta. Biedny misiu. Kieł niedźwiedzia. Surowe mięso. No, nice! Okej, sprawdźmy, czy coś tu gdzieś jest, ale zazwyczaj te miejscówki są puste. Uff, czy coś tu jest jeszcze na skraju bagna, czy to jest koniec mapy? Nie, no coś tu jest. No dobrze. Dobrze, w takim razie, jak żeśmy tu dotarli, rozgromiliśmy tą miejscówkę.
Ja bym chciała się zabrać do zadania główne, jakby nie patrzeć. Więc sprawdźmy sobie Odyseję. Czy my tu gdzieś mamy jakieś miejsce? Czy jest, w sensie miejsce, czy jest jakaś taka opcja, żeby się tepnąć po prostu? 6000 kilometrów. Gdzie nam się to zadanie pojawiło? Jak 6000, to nie może być gdzieś strasznie daleko. Tutaj. Tu nas nie było. Lakonia. A mamy jakieś inne zadania? Wiedza Sfinksa. Jejciu! Gdzie zawsze wciskam Escape zamiast M? Gdzie mamy wiedzę Sfinksa? 11000 km, więc może być dużo dalej. Ja jestem w ogóle ciapa i ja nie widzę takich rzeczy. Czy nie wiem, czy są jakieś wskaźniki dodatkowe, które nam mówią o miejscu, gdzie jest zadanie? Tutaj. Dobra, to moglibyśmy się tepnąć w to miejsce i przenieść od razu tam. Tak będzie najbliżej. Więc zróbmy to zadanko. Już mi się ckliło za asasynem, powiem wam szczerze, więc pewnie znowu teraz przysiądę i nagram kilka odcinków do przodu. I postaram się, żebyśmy skończyli ten główny wątek. Może trafi się też w trakcie pomiędzy nagraniami jakiś live z misji pobocznych, tak standardowo, bo też byłoby miło pobiegać i się pobawić i poszukać i porobić zlecenia i wyzerować mapę. No, powiem wam, że zeszło już to na mój dalszy plan chęci wyzerowania mapy, bo jednak najważniejsze jest dla mnie zrobienie zadań. Ale jeżeli by się, czy zadań, ten wątek główny, nie? Ale jeżeli by jednak taka okazja się napotoczyła, to pewnie tak, znając życie, gdzieś się za to zabiorę. No, wleź. Spróbujmy sobie pozbierać tych też drewna po drodze, by się przydało. O, tutaj jest drewienko na przykład. Tu jest drewienko. Tu jest ta spalona ziemia. Ostatnio tu wilki grasowały, o ile dobrze pamiętam. Szkoda mi tego naszego misia, że poległ w walce. Wybaczcie, ale dobrze wiedzieć, że w ogóle jest to możliwe, żeby zwierzęta wchodziły na arenę. Bo gdyby nie on i te obrażenia, które on zadawał, to ja nie wiem, czy ja bym przeżyła spotkanie z bykiem. Bo na, tak powiem, face to face opcje to było dla mnie nie do przejścia. Obozowisko. Nic tu nie ma, nie patrz. Aha. Zgubiłam zadanie. To ma być w tym otoczeniu. A co my tu w ogóle mamy zrobić? Bo ja tak poleciałam i... Georges przybywa w Beocji, przybywa w południowej części jezera jeziora w dziwnych ruinach. Jezu, to ja czytam. Dzięki wskazówce Pitagorasa udało się odzyskać artefakt, który ponoć został ukryty przez legendarnego Sfinksa. To jest ostatnia zagadka i ona musi być gdzieś na tym terenie. Dobra, to my sobie tu zejdziemy. Czy widać tu jakieś jezioro? Jakieś ruiny czy coś? Wygląda to trochę jakby to było tu. Czekajcie. W dobrym kierunku jeszcze. Tą stronę. No to wleźmy. Albo nie. Idźmy na piechotę. Może nas tu nic nie zaatakuje od razu. Są ruiny. Są ruiny. Dobra. Wbijmy na górę. Duże szanse, że tu są jakieś zwierzęta albo jakaś dziwna inna obstawa.
tu są ruiny. A właśnie. Oj. Tu są ruiny jakieś dziwne. Tu jest tylko jakaś wieżyczka. No dobra. Do tej wieżyczki się da wejść? Nie da się. Dobra, to chodźmy dalej. Ja sobie zaraz zapiszę grę, zanim tu wejdziemy. Żeby znowu nie było przypału, że nas gdzieś tepnie czy coś. Wolałabym tej trasy z wami nie powtarzać. A też nie mieć za dużo materiału do wycięcia, więc... Jest zagadka Sfinksa. Jo, Boże, jak tu jest zadymione wszystko. Legowisko Sfinksa. Oh my, Amistios. What are you doing here? My name is Gorgias and I have spent my life researching the past of Iotia and the Peloponnese. I'm looking for the other half of this amulet. Ah, yes, I know of items like this. I was seeking a piece similar in size. Where is it? Unfortunately, my apprentice was the one tracking down its final location in Locris. He went to retrieve it but never returned. Okay. I will do everything I can to find your missing apprentice. I appreciate the help, Mistios. I am very worried about my peepos. My peepos. Okay. Where was your apprentice heading? We heard rumors of a sighting near the tomb of Menikefs in Viotia. What was peepos looking for? There was a cave discovered that might contain items of great significance. I sent him to validate the claims before I made the journey myself. Don't worry. I'll find out what happened to Peebles. Of course we will. Tu w ogóle patrzcie, się podświetlają jakieś rzeczy. Tu jest ciemno w ogóle. Halo. A, jest księżyc, słońce, gwiazdy, drzewo, góra, woda. Umysł, czas, śmierć, ptaki, ryby, pająki. Ciekawe, czy to będzie jakiś mechanizm. Ciekawa jestem. Dobra, 250 metrów w tę stronę. To idźmy sprawdzić, co nam to przyniesie. He's over there. Dobra. To może konno będzie szybciej? Mimo wszystko. My to objedziemy dookoła. Zabij zwierzę alfa. A, dobra. Czekajcie, tu są jakieś lwy. Tu coś jeszcze jest. Tu jest skarb. Dobra, to doróbmy sobie strzał. Ja bym w ogóle chciała lwa może oswoić. Aha, może stamtąd. To.
Czy my mamy te strzały? Mamy. The creature that killed Peebles must have eaten the amulet. And these pieces fit together perfectly. Mamy medalion, mamy fragmenty medalionu. Tu jeszcze jakieś ekstra rzeczy i mamy białego lwa, słuchajcie, jest śliczny. Koteczek. Dobra, wiedza Sfinksa. Rozumiem, że nasze zadanie przeniosło się z powrotem. Przebudzenie mitu. Umieść medalion Sfinksa w drzewie. W rzeźbie tchu, nie w drzewie. No, chodź. Off we go now. Oczywiście, dat off we go now. O, tam jest misiu, patrzcie. Też sobie biega. Statua zniknęła, ten jest nieprzytomny. Dobra, zapiszmy, bo ja obawiam się, że to będzie jakaś sroga jatka. Koń w tle został. Tu dalej nic nie widać. Sfinks! Zwierzę! Pierwsze mityczne zwierzę na naszej drodze. Ale piękna! Another challenge. I hope you're more resilient than the last one. By the gods! The statue came alive! I am no statue, child. If you cannot comprehend what stands before you, how are you to entertain me? Okay. Why are you here? The gods sent me to protect something. And I've been its guardian ever since. Ale jest piękna po prostu. The Sphinx, the guardian of truth and knowledge. I came here for another reason. Oh, then tell me, little one, why are you here? You protect an object of great power. I have been asked to return it to where it belongs. A most noble of causes. Sadly, I cannot grant your request. There's too much at stake. I won't leave without it. The power I guard is not for the weak-willed. I can resist. One must risk everything in the pursuit of knowledge. If you can answer my questions wisely, you will have proven yourself worthy. What can run but never walks? Has a mouth? But never talks, has a head but never weeps, has a bed but never sleeps. O matko! No nie, ja nie słucham, myślałam, że będzie ten tekst gdzieś widać. Biegnie, ale nigdy nie chodzi. Szepcze, ale nigdy go nie słucha. No to będzie rzeka chyba. A river. That could be. I create my lair with earthen string and dispatch my prey with a biting sting. Pająk. A spider. Good thinking, little one. What can bring back the dead? Wywołać łzy, rozbawić, przywrócić młodość, rodzić się w mgnieniu oka, a trwa całe życie. Yet lasts a life. Pamięć. Memories. You're full of surprises. Okay. You are an interesting one. Now, take what you have learned and touch the symbols that reflect your choices. Okej, okay, dobra. Czyli na pewno mamy... Wiecie co, zrobimy to po kolei. Zaczniemy od rzeki.
pająka. I pamięci, to będzie mózg. I co teraz? O matko. Zabiliśmy ją. Nie! Aha, ona miała artefakt w sobie. O nie! Aha, zmieniło się to w... Ha, jakby z odłamka w kulę. O matko! Przedmioty związane z zadaniami Galion Sfinksa. Wow! Wow! A czy my tego Sfinksa możemy tu zobaczyć? Nie ma, zniknął. Prężąc bicepsy. Tu leżał Sfinks. Zniknął całkiem. Ale czad, ale czad! Pięknie. Zdolność nam się odblokowała, bo mamy poziom wyżej. Co myśmy tutaj... Buława Sfinksa. W sumie można by... Dwuręczna buława. No, spróbujmy. Skóra byka. Fragment medalionu i skarb Sfinksa. Kula lśni ledwo skrywaną mocą. Okej. Dobra. I tu jeszcze mamy coś. Aha, ale pióro pusza to ja nie chcę. Zdolność. Jeden punkt. Wybaczcie. Taki ogniowe. Furia rodu. Dobra, niech będą ataki ogniowe. A, miałam to wykorzystać. Zapominam zawsze. Dobra, nieważne. A, jeszcze statek, słuchajcie, jeszcze statek. Założymy sobie Sfinksa na dziób. Mieliśmy lwa, a teraz założymy Sfinksa. Uuu, pięknie. Pięknie! Dobra, zadania. Czyli niepotrzebnie stąd wychodziłam. Kolejne zadanie. A, to żeśmy zrobili całkiem. To co ja mam z tym zrobić? To będzie Atlantyda? Tak! Aha! Czyli to jest do wrót nam potrzebne. To są te artefakty. No nic. Nie ma jego w domu, to byśmy musieli płynąć. Kitirze, Lesbos, Mesarze. Kitirze, Lesbos, Mesara. W Mesarze żeśmy byli dopiero. Przecież. Tiros, Lesbos. Spaki Tira, to będzie tu. Jest Resara. Chios. Lemnos, Lesbos. Ja chciałam powiedzieć, że Lesbos musi być gdzieś całkiem niedaleko Samos. Znaczy no, w jednym odcinku. No dobra, to możemy do Mesary wrócić w sumie. I tutaj sobie poszukamy kolejnego artefaktu. Jeszcze nie bardzo wiem, jak go szukać, więc... No cóż,
chciałam, że ktoś nas musi na to nakierować. Zresztą mogłam, też nie pomyślałam, mogłam po prostu ustawić zadanie i zobaczyć, co nam się wyświetli na mapie, bo może się okazać, że musimy odnieść pierwszy artefakt, żeby dostać wskazówki o kolejnym. No ale nic, zaraz zerkniemy sobie na to. Zadanka. Nie, tak, znowu wcisnęłam Escape M. No i co? I nie mamy tutaj znacznika. Messara. To będzie tutaj. Niepokoje i ten. Tu mamy zadania. Dobra, weźmy te zadania i po tym sobie skończymy rozgrywkę. Hunt with me. Hunt with me. Zobaczmy, co tu się dzieje. To jest jakoś w środku. Jak tu wejść? Tędy nie. Tędy. O, mamy to. Jest i dziura. What seems to be the problem? There is serious unrest in Chthonia, Mistyos. Mm-hmm. The guards and merchants are at each other's throats. The guards are here to serve the locals. What's got them riled up? Taxes. The merchants refuse to pay the increased taxes, and the guards all too gleefully extract them. Their captain, Theocles, is more a bandit than a guard. This unrest is bad for business. I need you to quiet some of the outbursts around Chthonia. A power-mad captain? Mm-hmm. Civil unrest? Sounds like serious work. Which would be seriously rewarded. I have precious gems okay. Which I'm sure would appeal to someone such as yourself. I'd be happy to help. Good. That you will find the areas of tension around the Agora, the Eastern Market, and the docks. Okay. Is there anything else I can tell you? I've heard everything I need to hear. Nie zagłębiajmy się w to. But watch your back. There are people who seek to benefit from this civil unrest. And we're counting on you, Mistyos. Dobra, we're counting on you. Jeszcze jedno. To jest tu po drugiej stronie miasta w górę, czyli gdzieś w tę stronę teoretycznie. Jest oznaczenie, dobra. 500 metrów, weźmy konia. Ella. Ella. I lecimy zobaczyć, co nas tu czeka. Do góry. Jest takie zagłębienie, jakby to była jakaś jaskinia. Ella. Kanion. Aha. No dobrze. Co mi tu świrujesz, koniku? Foboś. Kolejne pustkowie. Wilki. Co my tu mamy? Tu jest coś opuszczone, coś tam. I told you!
Kowal. Did something happen to your shipment? Yes, idiots happened. They dropped it and shattered my obsidian glass. You were carrying it too. Did you say something, whelp? I said, curse those clumsy fools. Exactly. Now I need more obsidian. If you can bring me some, Mistios, my finest blade shall be yours. Do we have a deal? This should be enough. You are well stocked. You a merchant or a Mistios, eh? Excellent. This will do fine. Here you go, to jeszcze jedno zadanie, żeśmy od ręki rozwiązali. Dobra. Czyli to nie jest to. Nie wiem, jak z tymi artefaktami podziałać, więc dowiem się, co z tym zrobić, słuchajcie. I spotkamy się w następnym odcinku. Także do zobaczenia. See ya!